Cześć Was, ten upalną środę. Dzisiaj mamy środę. Ogólnie rzecz biorąc, chciałam jeszcze dokończyć ten temat tych dróg, bo nie wiem, czy wszyscy żeście mnie tak zrozumieli, jak ja chciałam. Ogólnie rzecz biorąc, u nas na wsi mamy dużo takich polnych dróżek, gdzieś tam dojazdowych do działek, prawda? Do pól. Ogólnie mamy dużo polnych takich właśnie jeszcze pozostałości drogowych. Czasami są to drogi prywatne, czasami są to drogi, które są gdzieś tam wpisane w mapkach i czasami te drogi, które są w tych mapkach, tak naprawdę w realu nie istnieją. W sensie takim, że zostały wyorane albo gdzieś tam sobie ktoś doklepał do swojej działki i po prostu w rzeczywistości nie funkcjonują. Dzisiaj jak sobie biegłam, akurat u nas takie zwyczajowe jest słodowe, tak to nazywamy. Mamy tutaj taką, mieliśmy kiedyś taką dróżkę też wewnętrzną, gdzie można było tą drugą stronę miejscowości jeszcze przejechać i biegnę sobie dzisiaj, biegnę i w końcu się ta dróżka urwała. Nie ma tej dróżki, jest po prostu jedno pole, drugie pole. Nowy nabywca sobie po prostu wziął i przeorał. Na kolejnym gdzieś tam miejscu w okolicach żwirowni też już jest zamknięta droga, tylko akurat od drugiego tutaj obok mieszkańca, gdzie jest jeszcze taka prywatna droga dojazdowa, sobie pobiegłam. Potem przez jakieś tam budynki sobie dobiegłam. Też już nie ma drogi. I co chciałam Wam powiedzieć? Czy może z formalnego punktu widzenia jest ok, że być może według wytycznych tych GPS-ów, czy tam tych mapek, Google Maps, też być może się wszystko zgadza, ale to są nabywcy, którzy nie pochodzą z naszej miejscowości i że po prostu gdzieś tam te normy zwyczajowe na wsi też już idą do lamusa. Na przykład my mamy gdzieś tam na takich zwanych kruszówkach działkę, którą kupiliśmy kilka lat temu. Jest to malutka działka, ale też żeby przyjechać przez tą naszą działkę, ktoś musi właśnie dojechać do swojego pola i na przykład my z tego powodu nie widzimy żadnych problemów, tak? No tak jest, no jak ma ten człowiek dojechać? Przyjedzie przez naszą działkę i nic się nie stanie.